Cześć, dajcie, z tej strony Robert, zapraszam do kolejnego Q&A, to jest 111 tym razem. Okej, tutaj wiele osób gdzieś tam po drodze pisało, że też nie były widoczne ich pytania, to jest jedna sprawa. I tak jak wspominałem wcześniej, no, tutaj to też nie zależy ode mnie, bo część z komentarzy po prostu trafia do spamu. Najlepiej, żebyś upewnił, że wasz komentarz się pojawił. Po zadaniu komentarza, tam, czy po wpisaniu komentarza i zatwierdzeniu, tam po minucie wejdźcie po prostu na film i zobaczcie, odświeżcie po prostu sobie tą listę komentarzy i zobaczcie, czy wasz komentarz się pojawił. I wtedy macie pewność, że rzeczywiście to jest. Również, no, jeżeli ktoś kilka razy pod rząd daje pytanie, no to YouTube to traktuje trochę jak spam, więc no, po prostu musicie uważać pod tym względem. Okej. Ten pomysł o iPhone'ie, to no, wydaje mi się, że będzie ciekawy. I rzeczywiście, tak jak ktoś tutaj napisał, tutaj Simon, żeby zrobić po prostu takie raporty, z, nie wiem, co 2-3 dni, tak? Gdzieś tam nowe funkcje będę poznawał, bo to będzie zupełnie laickie. No, naprawdę, no, ja kilka razy się bawiłem, ale nigdy nie wchodziłem jakoś głęboko jakby w funkcje. Nie poznawałem całego ekosystemu, więc. To może być naprawdę ciekawe doświadczenie. Myślę, że właśnie w ten sposób to zrobimy. Odnośnie sklepu, który ewentualnie to gdzieś tam wypożyczy, no nie wiem, no będę próbował, zobaczymy. Jakoś to się uda na pewno załatwić. Czy warto kupić Galaxy S5? Czy łączy się ze smartwatchem Samsunga? No, generalnie A5, przepraszam. Tak, A5, każdy właściwie Android, który ma 4.3. Ma chyba tam dwurdzeniowy procesor i chyba 1,5 GB pamięci RAM, to jest jakby wymóg do Gear S-a, a z poprzednimi również się łączy bez problemu, więc tutaj nie ma się czego obawiać. Tak. 2 tygodnie z iPhone'em byłby świetne, tylko najlepiej gdyby był 6 albo 6 Plus. Oczywiście, no, nie myślę o tym, żeby wracać do poprzedniej, chociaż może później jakoś, ale w każdym razie ten 6 albo 6 Plus byłby, myślę, ciekawym rozwiązaniem. No, taka przygoda będzie fajna. Okej, kolejne pytanie, znaczy kolejne stwierdzenie, jeśli chodzi o iPhone'a. Co się stanie, jeśli go wygnę? No, postaram się nie wygiąć, no zobaczymy. No, mam nadzieję, że to się nie zdarzy przy pierwszym produkcie Apple, bo to by było naprawdę no, smutne rozpoczęcie jakby tej przygody właśnie. Znasz aplikację, która ma taką samą funkcjonalność, to tryb ekstremalnego oszczędzania baterii, bo bardzo mi się ten tryb podoba, a na moim telefonie nie ma czegoś takiego. Generalnie tutaj wygląda to w ten sposób, że oprócz tego, że mamy jakby rozwiązania software'owe, jest też hardware'owe, czyli po prostu no, chodzi głównie o to, że nie tylko jakby oprogramowanie jest, które można sobie gdzieś tam wyciągnąć z innego telefonu, z innego softu, ale również jest rozwiązanie hardware'owe, czyli coś jest gdzieś tam na płycie głównej. I nawet jeżeli ściągniemy sobie to z jakiegoś innego modelu, tak dalej, no to podobno to nie działa aż tak efektywnie jak w przypadku no, tych urządzeń, które posiadają to, więc. A ja szczerze powiedziawszy, nie widziałem żadnej aplikacji takiej, która by imitowała coś takiego jak tryb bardzo niskiego zużycia energii. Super by było, gdybyś opisie zamieszczał listę pytań, na jakie odpowiadasz w danym odcinku. Znaczy, no wiecie, no to jest trochę tak bez sensu pisać, jeśli chodzi o samą listę. No bo listę macie zawsze w poprzednim odcinku, no więc ja mam kopiować po prostu cały opis. To się nawet nie zmieści do całego opisu, musiałbym to numerować i tak dalej. To jest trochę bez sensu. Jak już to lepiej byłoby to podzielić na te minuty, tak jak wspominaliście, ale tak jak wam mówiłem, no to jest strasznie dużo roboty, więc. Tutaj jest po prostu problem. Czy ktoś może mi powiedzieć, jak pozbyć się rys w ramce Note 4? Słuchajcie, no, cały czas nie mogę się doprosić, bo miałem informację od takiego jednego użytkownika odnośnie tej pasty, która tak rewelacyjnie po prostu działała. No i wysłałem zapytanie, jeśli chodzi o właśnie dokładny model tej pasty, żeby to przetestować, ale ciągle nie mam odpowiedzi, więc na razie nie mam też możliwości jakby tego zrobienia. Ale myślę, że to jest też kwestia kilku tygodni najbliższych z jednego prostego powodu, no bo ja Note 4 będę sprzedawał, więc przed sprzedażą na pewno będę chciał go po prostu odświeżyć tą pastą, żeby po prostu trochę lepiej wyglądał, więc to się pojawi, po prostu trochę cierpliwości. Okej, mam 2 pytania. Jak oceniasz działanie Samsunga w kwestii oferty, czyli wypuszczanie dużej ilości modeli z podobną specyfikacją? Wprowadzanie nowych serii typu AEJ,
Galaxy Alpha, który nie będzie kontynuowany, do tego obecnie serię 8 S Mini. Wprowadzają niezły chaos w ofercie Samsunga. Czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby skupienie się na powiedzmy dwóch, trzech modelach podstawowych i dwóch flagowcach, Note i Galaxy S? Chętnie bym posłuchał, jakie masz na to zdanie. Jakie mam zdania na ten temat? Okej, okay, dobra, bo tutaj żebyśmy sobie to pierwsze pytanie załatwili. Czy generalnie wiecie, to wygląda w ten sposób, że im więcej modeli wypuścisz, tym więcej gdzieś się tam na pewno sprzeda, pod kilkoma względami. No bo tak, jeżeli nawet mamy podobną specyfikację, jeśli chodzi o jakieś tam Ace'y, czy tam S5 Mini i inne rzeczy, względem nawet nowej serii A, czy bardzo zbliżone, bo nie mówię, że to jest 1:1 to samo, no to zawsze mamy wybór, tak? Różny calaż to raz, po drugie, no różne typy obudowy, zawsze jakieś tam dodatkowe funkcje są w jednym albo w drugim, jeden jest wodoodporny, drugi jest aluminiowy. To tak na pozór może się wydawać też, że to jest tak przeładowane. Znaczy dużo jest tych sprzętów, tak? Zresztą w zeszłym roku no, mieliśmy naprawdę potężny wysyp, jeśli chodzi o serię tabletów, no bo były Pro, Taby S, Taby 4, później były też Note'y, no sporo naprawdę tego było, więc później Active jeszcze doszedł jakby z kolejną serią, więc tabletów w ogóle było bardzo dużo, jeśli chodzi o ofertę Samsunga w zeszłym roku. No ale tak naprawdę chodzi o to, że no, mamy wybór. Pamiętajcie, że część urządzeń, które się pojawia, nawet nie trafia do nas na rynek, no bo przecież są jakieś specjalne wersje na rynek koreański, na rynek amerykański i tak dalej. To są rzeczy, które gdzieś tam się nawet u nas nie pojawią i nie mamy do tego dostępu. Nie wiem, no wydaje mi się, że nie wiem, patrzyłem na początku na to z takiego rozwiązania, że no po co wprowadzać, nie wiem, Snapdragona i Exynosa w jednym modelu, dwa urządzenia jakby z dwoma różnymi procesorami, no po co to komu? No ale tak naprawdę, z drugiej strony, no to też jest zawsze gdzieś tam opcja, no wiadomo, Exynos jest troszeczkę szybszy, minimalnie, ale jednak, a Snapdragon lepiej sobie radził z baterią, no i to też jest dla osób, które potrzebują czegoś więcej, jeśli chodzi o baterię, no to wezmą sobie Snapdragona i mają spokój, a Exynos, jeżeli ktoś jest tam bardzo entuzjastą, że tak powiem, nie wiem, wyników w benchmarkach i tak dalej, no to gdzieś tam wszystko ma swoje przełożenie i owszem, wydaje się, że po prostu ta oferta jest zbyt rozbudowana, za dużo jest tych modeli i jest bałagan. Szczególnie, że do tego roku, czyli do 2015, moim zdaniem był bałagan, bo teraz trochę się to poprawi pod tym względem, że rzeczywiście będą to A, E, B, J, G, tam chyba widziałem, czy tam H jeszcze są jakieś serie. Będzie tego sporo, ale będzie to po prostu podzielone troszkę na, tak nie wiem, seria A, seria E i tak dalej. Przyznam szczerze, że moim zdaniem powinny zniknąć te wszystkie serie Ace, Grand i tak dalej. No skoro będziemy mieli, nie wiem, A3, A5, tam powinno się pojawić też A7 i tak dalej i to można by było ze względu na specyfikację i rozmiar podzielić i byłoby ok. Jeśli chodzi o te wersje mini, na początku też byłem jakby przeciwnikiem tego rozwiązania, ale z drugiej strony, no nie każdy potrzebuje jakby urządzenia, które ma, nie wiem, pełną specyfikację flagowca, tak, może być ciutkę słabsza, a dodatkowo może urządzenie być trochę mniejsze i to jest jakieś rozwiązanie. Generalnie uważam, że po prostu im więcej tych urządzeń, tym mamy większy wybór, tak? No, czy to jest dobre dla Samsunga, bo jedne modele sprzedają się bardzo dobrze, a inne prawie wcale? Ciężko powiedzieć, to już kwestia jakby samego producenta, ale myślę, że dla nas ogólnie im więcej urządzeń na rynku, tym lepiej, mamy większy wybór. Konkurencja jest też lepsza, bo nawet jeżeli wewnątrz mamy kilka serii, które są bardzo podobne do siebie zbliżone, no to oczywiście no te, gdzieś tam te ceny też muszą być uzależnione i jednym będą pasowały te urządzenia, które są ciut droższe, a innym te, które są ciut tańsze i myślę, że to zawsze jest plus dla nas. Czy dla Ciebie lepszym wyborem byłby czysty Android z jego szybkością działania, aktualizacjami, brakiem dodatkowych funkcji w Nexusie 6, czy jednak Note 4 z dodatkowymi funkcjami, rysikiem i dłuższymi aktualizacjami od Samsunga? Czy idealne rozwiązanie, to wiadomo, byłoby takie, żeby po prostu był bardzo odchudzony TouchWiz, bo mi większość funkcji generalnie tam pasuje, ale chciałbym mieć możliwość permanentnego wyłączenia części rzeczy i po prostu przydałaby się jedna aplikacja i jedna jedyna, którą by sobie nazwali, nie wiem, S coś tam, S Choose czy cokolwiek,
I moglibyśmy wtedy włączać i wyłączać sobie dane funkcje i dane aplikacje. I to by było o tyle fajne, że gdybyśmy wyłączyli sobie daną funkcję, to ona by na przykład, nie wiem, nie potrzebujemy funkcji ruchu, tak? Po co one mają siedzieć w pamięci? Niech one będą wyłączone, możemy je odznaczyć, niech się nawet przeładowuje ten telefon, ale żeby po prostu było wtedy więcej RAMu dla nas, a tak naprawdę, jeżeli z tego nie korzystamy i mamy to wyłączone, to po co nam to nawet gdzieś tam w menu, żeby się pojawiało, więc myślę, że to by było idealne rozwiązanie. Dlaczego do Samsunga Galaxy S3 nie będzie aktualizacji do Androida 4.4? KitKat pozdrawiam. No już wcześniej było o tym sporo mówione, więc myślę, że chociaż nie wiem, czy dla wersji 2GB nie będzie jednak, bo to ostatnio coś tam się pojawiło. Ale tak naprawdę, no kurczę, no ten telefon już ma ponad 2 lata, tak, więcej, 2,5 roku, 3 lata zaraz będzie miał, więc słuchajcie, no to jednak już kawał czasu. Inni producenci już dawno zapomnieli o swoich urządzeniach, które były 3 lata temu wyrzucone. S4 ma już 5.0 w Rosji, wiem, widziałem właśnie, że sporo się tego pojawiło. Jak najbardziej, no słuchajcie, no Note 4 dostał pierwszy w Polsce, więc no kwestia czasu. Czasami my jesteśmy pierwsi, czasami jesteśmy ostatni, więc trzeba się uzbroić w cierpliwość. Top 10 smartfonów. Wychodzę z remontu właściwie, więc myślę, że w tym tygodniu już będzie na 100%, bo no właściwie już, że tak powiem, mogę przygotowywać sobie swoje miejsce na stałe do nagrywania, więc będzie łatwiej. Czy możesz mi powiedzieć dokładnie, gdzie i jak mogę przystosować tę funkcję Smart Stay, bo szukałem w ustawieniach i nic nie znalazłem. Próbowałem już wszędzie, dzień i noc, ale zauważyłem, że ikona funkcji jest wyświetlana przez chwilę przy blokadzie ekranu. Proszę o pomoc. No tak, no, ale słuchajcie, bo to jest tak samo jak w S5, jest tak samo jak w Note 4. Generalnie ja pamiętam, że właśnie zniknęła ta ikonka i nie wiem, no dla wielu osób może być to niepokojące, ale to, że ona zniknęła, to nie znaczy, że ta funkcja nie działa. Więc w Note 4 również ta ikonka się nie pojawia w momencie, kiedy patrzymy na telefon. Więc a telefon się nie wygasza, jeżeli na niego patrzymy, więc ona się pojawia tylko na ekranie blokady, wtedy kiedy nie mamy odblokowanego ekranu. No nie wiem, no nie wiem, mam wrażenie, że ja sprawdzałem to na S5 u narzeczonej i wydaje mi się, że działa ok, ale nie wiem, dlaczego u kilku osób tutaj nie działa. No ciężko mi też powiedzieć tak naprawdę. Może nie wiem, przy wracaniu ustawień fabrycznych coś pomoże, no ciężko mi coś więcej tutaj powiedzieć, no, na ten temat. Czy zwróciłeś uwagę, jak beznadziejnie działa Smart Stay w Galaxy S5? Chodzi o to, że jak przestaniemy patrzeć na ekran, to on się przyciemnia i tu jest lipa w S5. Przyciemnia się już nawet, jak spojrzymy na ekran i to i tak zgaśnie, a powinien się ponownie rozjaśnić, tak jak to... Tak, no to zepsuli faktycznie, bo kiedyś było tak, że jak zamknęliśmy oczy, czy odwróciliśmy głowę i on się przyciemnił i czekał jakby na to, aż spojrzymy na niego z powrotem. A teraz jest tak, że jeżeli straci to, to on już po prostu nie rozjaśni się z powrotem. Nie zdarzyło mi się ani razu przynajmniej. I to nie wiem, dlaczego to... Może to jest do oszczędzania energii zmienili, nie wiem, ale faktycznie zepsuli to. No to już napisałem, znaczy powiedziałem odnośnie tego Smart Stay w S5. No, nie wiem, no i tak samo jest, jeśli chodzi o właśnie o to wygaszanie. Witam, mam dwa pytania. Lepiej kupić Note 3 czy S5? Ja bym poszedł w S5 już i mimo wszystko. Jaka będzie cena Note 4 około po wyjściu do sprzedaży S6? No nie wiem, on może jeszcze stanie gdzieś tam o stówkę, dwie, ale to też pamiętam, to już w zeszłym Q&A sporo o tym powiedziałem, kiedy i jak ceny będą się kształtować, więc myślę, że warto sobie zajrzeć do poprzedniego Q&A, bo tam chyba no z 5 minut spokojnie na to poświęciłem. Czy warto będzie zmieniać Note 4 na S6? Bo podobno S6 mam wszystkie mega zaskoczyć aż koparę opadną. Słuchajcie, jest taka tendencja. Co drugi S jest naprawdę bardzo dobry i faktycznie tak było. S4 była bardzo fajna, S3 nie do końca. S5 w oczach wielu osób też nie do końca wypadła pozytywnie. S6 znowu ma być jakby przełamaniem lodów. I myślę, że tak, że spokojnie S6 będzie naprawdę bardzo, bardzo dobra. Czemu w Filmiku nie ma odpowiedzi? No to już powiedziałem na początku. Co sądzisz o Desire 820? No chętnie bym przetestował. No muszę, teraz już trochę się pozbyłem tych urządzeń, będzie trochę lżej, więc faktycznie z powrotem do HTC się odezwę również o jakieś urządzenia.
Co myślisz o tym, że Asus Zenfone 5 otrzyma Androida 5.0? Czy to znaczy, że stały dostęp do aktualizacji nie będzie już kojarzony z flagowcami? Słuchajcie, no prawda jest też taka, że Asus ma znacznie mniejszą ofertę niż większość tutaj producentów, więc może być trochę łatwiej. Poza tym, jeśli chodzi o system, jakby nakładkę w Asusie, nie wiem, wydaje mi się ona taka mniej skomplikowana, chociaż tam ekran blokady trochę inaczej wygląda tak dalej, ale mimo wszystko wydaje mi się, że no możliwe, że po prostu Asus bardziej się przykłada do aktualizacji niż inni. No ale słuchajcie, to, że otrzyma Androida 5.0, to znaczy nie oznacza, że jeszcze otrzymał, więc musimy też poczekać na to. Czy możesz wymienić maksymalnie 3 zalety iPhone'a 6? Dlaczego iPhone w USA ma taką popularność? No słuchajcie, kiedyś już o tym mówiłem, ale generalnie kwestia jest tego taka, że postaram się załatwić tego iPhone'a i wtedy będę mógł rzeczywiście mówić o zaletach i wadach, bo tak to teraz trochę bez sensu. Robercie, co byś kupił? Oryginalny rysik C Pen do S3 czy czarny powerbank, który testowałeś, ale mający 6000 mAh? Ja uważam, że nigdy nie za wiele jest energii, więc ja bym wybrał powerbanka, szczerze powiedziawszy. Rysik, no niby jest ok, ale tak naprawdę ten C Pen nie ma dodatkowych żadnych funkcji, jakbyś wziął sobie długopis z taką specjalną gumką, są takie przecież długopisy, które możesz dostać gdzieś tam albo kupić, a powerbank to powerbank jednak. Wiadomo coś o aktualizacji do Androida 5.0 na Galaxy Alpha, kanał jest świetny. Dzięki bardzo. Znaczy, no póki co nie widziałem, żeby się cokolwiek pojawiło do Alfy, więc myślę, że tutaj musimy jeszcze poczekać. A podejrzewam, że razem wypłynie to z serią A3 i A5, która dostanie Androida 5.0, więc myślę, że to jakoś razem pójdzie. Witam. Czy mógłbyś nagrać oddzielny film, jak zrobić aktualizację do Androida 5.0, najlepiej na S5? No słuchajcie, no ja przez Odina nie będę robił, z tego względu, że jednak zależy mi na gdzieś tam na tej gwarancji, mimo tego, że się niby nie traci, ale jeżeli ja chcę później odesłać urządzenie, to nie będę kogoś okłamywał, że urządzenie nie było, że tak powiem, ruszane, jeśli chodzi o system. I nie zależy mi na tym, bo mam urządzenia niebrandowane, więc nic więcej nie muszę wgrywać, a na S5 już mam Androida 5.0, więc w tej kwestii no nie będę robił downgrade'a, nie wiem, czy się nawet da, żeby z powrotem wrzucać. Witaj Robert, ja mam pytanie, czy mógłbyś tak krótko powiedzieć, dla kogo Note 4 ze Snapdragonem, dla kogo z Exynosem? Bardzo bym chciał, żebyś miał iPhone'a, ponieważ tak jak ty jestem wielkim fanem Samsunga, ale ostatnim czasem zainteresowałem się firmą Apple. No dobra, jeśli chodzi o Snapdragona i Exynosa, pisanego przez X, to generalnie różnice są na tyle marginalne, że właściwie no, to nie ma tak naprawdę żadnej różnicy. Snapdragon, tak jak wspomniałem, nieco lepiej radzi sobie z baterią, Exynos jest ciut bardziej wydajny, ale to właściwie tylko w liczbach, bo jeśli chodzi o, nie wiem, to jak radzi sobie w grach, wygląda to bardzo, bardzo podobnie, więc myślę, że tyle. Jeśli chodzi o ruty i tak dalej, jak piszecie, to szczerze powiedziawszy nawet nie wiem. Witam, mam takie pytanie. Kupiłem przez eBay ze sklepu, odnośnie Gira 2. Słuchaj, jeżeli jest napisane, że warranted only in Australia, to podejrzewam, że może być problem, z tego względu, że często na pudełkach, które ja dostaję, na przykład testowe, jest napisane, że to jest model europejski, tak? I może być aktywowany w sieci tam europejskiej i tak dalej, i też, że gwarancja również, podejrzewam, będzie jakby, nie wiem, uwzględniana na terenie całej Europy. I tu może być problem trochę. Musiałbyś się dowiedzieć od osoby, która to jakby sprzedawała. Ale jest też taka stronka. Teraz nie pamiętam gdzie, ale to jest na stronie samsung.pl. Można wejść sobie i tam jest dział odnośnie gwarancji. I tam jest informacja odnośnie tego, z jakich krajów, jeżeli kupisz na przykład telefon z innego kraju, czy on będzie, można go na przykład serwisować w Polsce. Tam jest to rozpisane dobrze. Myślę, że warto było jakby zajrzeć do tego. Ja postaram się tego poszukać, najwyżej wkleić tutaj pod tym pytaniem twoim link. Czy S5 stanie po premierze S6? Oczywiście, jeżeli tak, to o ile i około w jakim czasie? Znaczy słuchajcie, no to też wspominałem o tym wcześniej. Telefon musi wejść do sprzedaży, czyli trzeba go fizycznie mieć możliwość kupienia. Dodatkowo musi pojawić się u operatorów. Wtedy rzeczywiście ta cena gdzieś tam zacznie spadać jednego i drugiego urządzenia, bo po prostu rynek się nasyci, będzie trochę tych urządzeń na rynku, będzie można je kupić. Wtedy, żeby jakby wyrównać sprzedaż
samych S5, no to rzeczywiście ta cena gdzieś tam trochę spadnie, ale ciężko powiedzieć ile, tam dwie stówki myślę, że na pewno jeszcze spadnie. Czy możliwe jest, że aktualizacja Androida 5.0 w S4 doda tryb prywatny i czy nadal warto kupować ten telefon? Znaczy myślę, że nadal warto S4 kupić. Jeśli chodzi o tryb prywatny, całkiem prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że A3A5 mają tryb prywatny, a nie mają nawet skanera odcisków palców, więc to nie jest jakby potrzebne, to niezbędne do trybu prywatnego. Nie, myślę, że to by było dobre posunięcie, jeśli chodzi o Samsunga, biorąc pod uwagę właśnie S4, że jest nadal popularna, a ten tryb prywatny jest też fajny. Kiedy Android 5.0 będzie dostępny na S5 od operatora? No myślę, że to jest kwestia czasu. Już tam chyba widziałem, że w Plusie czy w Orange gdzieś tam zaczynało aktualizacja jakaś. Chyba w T-Mobile będzie trochę dłużej trzeba poczekać. Chociaż nie, T-Mobile jest i tam właśnie... Ale tam ten soft chyba nie jest do końca udany z tego, co słyszałem. Więc no to już pytanie do operatora, to ciężko powiedzieć tak naprawdę. Czy działa mi usługa SmartStay na Note 4? No działa, no. Ekran się nie wygasza, z tego co widziałem, ale nie działa tak dobrze jak kiedyś. Mam wrażenie, że działa to gorzej po prostu. Cześć, mam pytanko. Wybrałbyś Samsunga Galaxy S5 czy LG G3? Znaczy, powiem szczerze, że ja do G3, w związku z tym, że miałem testowy model, a nie taki sprzedażowy, to trochę on słabo chodził. Zresztą są filmy, jest recenzja. On słabo troszkę chodził, więc ja bym wybrał S5 tak bardziej, bo nie wiem, w przypadku mojego G3, chociaż słyszałem, że gdzieś tam znajomi mówili, że u nich G3 działa ok, ale było też parę osób, które mówiły, że rzeczywiście G3 nawet na Androidzie 5.0, którego już dostał, laguje i tego się nie da przeskoczyć. Mam pytanie, czy S6 będzie miał metalową ramkę, tak jak wszystkie nowe Samsungi, i przy okazji to fajny kanał. Dzięki bardzo. Znaczy no, wszystkie plotki o tym mówią, tak, jeżeli widzieliście. Zrobię ten w tym tygodniu film też taki o plotkach z S6, żeby podsumować. Więc z tych plotek, które były póki co, to na razie wygląda na to, że tak. Czy będzie porównanie S5 z Note'em 4 albo Note 4 z S6? Ciężko powiedzieć, ale podejrzewam, że spróbuję załatwić sobie jakiegoś Note 4, żeby porównać go z S6, jak już będę miał S6 oczywiście. Czy opłaca się kupić Note 4, czy lepiej poczekać na Note 5? No da, aktualnie masz Note 2. Do Note 5 to jeszcze trochę, bo to ponad pół roku. Takie dobre pół roku, więc na kwestię tego, czy już potrzebujesz telefon teraz, czy nie. Znaczy, ja bym się generalnie nie zastanawiał bardziej, jeżeli tylko w grę wchodzi Note, no to Note 4 teraz już jest w trochę niższej cenie, a żeby później uzyskać jakby cenę taką, powiedzmy 2500, no to koło grudnia dopiero gdzieś tam będziesz mógł próbować, stycznia 2016, jeśli chodzi o Note 5, podejrzewam. Kiedy cena Note 4 trochę spadnie? Pozdrawiam. No myślę, że jak S6 się pojawi na rynku, ale to, tak jak wspomniałem, to musi wejść do sprzedaży u operatorów, żeby po prostu był w sprzedaży najnowszy model, jakby w kilku źródłach, i dopiero wtedy cena po prostu poprzednich urządzeń zacznie troszkę spadać. Tak zauważyłem, że Note 4 ma dwie wersje, matrycy, aparatu, i właśnie chciałem się zapytać, czym one się różnią i który robi lepsze zdjęcia. Matrycy i aparatu, nie wiem, występowały takie pewne różnice, jeżeli chodzi tylko o aparat, to może być między Samsungiem a Sony, ale tak naprawdę nigdy się na tym nie skupiałem, więc zawsze był dla mnie podział, jeśli chodzi o Exynosa i Snapdragona, więc tyle jestem w stanie powiedzieć, jeśli chodzi o tę różnicę, bo w kwestii aparatów to ciężko mi cokolwiek powiedzieć, bo nie miałem możliwości jakby bezpośrednio porównania tego. Z recenzowania jednego telefonu rób tylko jeden film, nie rozdzielaj tego na części. Słuchaj, no nie rozdzielam tego na części, ale są funkcje, które bym chciał opowiedzieć dodatkowo i dlatego robię film. A jeżeli to by nie pasuje, a myślę, że wielu osobom pasuje to, że się pojawia na przykład kilka filmów odnośnie jednego urządzenia, bo zawsze jest unboxing, pierwsze wrażenia i później dopiero recenzja, to no po prostu oglądać tylko recenzję, no proste, no ja nie widzę tutaj prostszego rozwiązania i po prostu myślę, że nie ma się co czepiać, tyle. Myślisz, że po wprowadzeniu S6 na rynek polski cena S4 może spaść do tych 1000, gdzie teraz oscyluje 1100-1300? Myślę, że jest taka możliwość, ale bardziej bym tak, no koło 1000 myślę, że pojawi się na pewno, ale to, bo to już będzie tak, to już będzie 2 lata, no faktycznie, bo tak przy S4 właśnie S2 gdzieś tam koło 1999 zł, pamiętam, że była taka promocja, więc jest to całkiem możliwe.
Czy działa mi Watch On na Note 4? Po aktualizacji rozumiem. Działa, ale coś się zawiesza czasami, więc nie wiem dlaczego. Czasami mignie ikona i tak jakby ta dioda, że sygnał został wysłany, ale tak naprawdę nie zadziała, więc nie wiem. Ktoś, podejrzewam, że musi wejść taka łatka jak w Note 3 do aktualizacji do Androida 5.0, żeby poprawiła kilka rzeczy. Takie galerie, które się zamykają same. Galeria. Witam, zastanawiam się nad zakupem telefonu do 2000 zł. I nie wiem, jaki wybrać. Czy czekać na nowe flagowce, na przykład S6, kupić jak stanie, czy może za jakiś czas kupić aktualny model, na przykład Z3, który telefon zapowiada się najlepiej? Znaczy, ciężko powiedzieć, no dopiero jak się pojawią, będziemy mogli oficjalnie coś tam powiedzieć więcej. Jeżeli nie potrzebujesz teraz urządzenia i to nie jest tak, że musisz kupić, bo powiedzmy stare urządzenie już nie działa, to ja bym teraz poczekał, bo teraz jest gorący okres, na MWC pojawi się sporo nowości, a nawet jeżeli nie na samym MWC, to gdzieś tam na tych targach, które będą, czy konferencjach dookoła, więc kwestia jest tego, żeby poczekać i na pewno troszeczkę gdzieś tam te ceny będą spadać w dół, jeśli chodzi o poprzednie urządzenia, więc myślę, że po prostu warto poczekać. To jest taki okres, żeby na przeczekanie teraz, myślę. Czy widzi oficjalny Android 5.0 na Note 2? Tak, rzecznik Samsung Polska Olaf Krynicki zapowiedział, że wyjdzie, że pojawi się Android 5.0 na Note 2. Co sądzisz o dwóch modelach Galaxy Core Prime i Grand Prime, które są już w sprzedaży? Czy będzie miał możliwość przetestowania S5 Active chyba. Odnośnie Galaxy Core Prime i Grand Prime, no czekam, czy jeżeli będzie możliwość w ogóle dorwania ich na testy, to wtedy będę mógł coś więcej powiedzieć. Bo póki co, to tak na sucho po specyfikacji, to trochę tak, no, mija to się z celem, moim zdaniem. Ale jeżeli będzie możliwość, to oczywiście załatwię je do testów. Po aktualizacji w S5 do Androida 5.0 na ekranie blokady na pasku mam zamiast powiadomień nazwę sieci. Czy da się to jakoś zmienić? Powiadomienia powinny się pojawiać również, znaczy w sensie takim, że jak odblokujesz sobie ekran, moim zdaniem nie da się tego zmienić, no bo po prostu to się tak zmienił Android i to jest jakby wymóg Androida 5.0. No ale masz wszystkie rzeczy, jeśli chodzi o te belki pod spodem, więc myślę, że to jest bezproblemowe. Dobra, to był 111 Q&A. Dzięki bardzo, trzymajcie się, miłej niedzieli, mam nadzieję, że uda mi się to szybko wrzucić. Jest godzina 15.30, więc powinno dzisiaj wpaść. Dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.